frajdy. Nadal ogarniam oświetlenie. Tak, tak jest dobrze. Witajcie, zapytaj Bartka. Śmieszne by było, zapytaj Beczkę, jest taki program, ale powiedziałem Bartka. I powiedziałem tam w filmiku śmiesznym 500 subów, że poczytam wasze komentarze. No i teraz poczytam komentarze. Wczoraj pisze P, nowy kiedy odcinek. Teraz P, podróba ochus. Firegus pyta: pytanko, czy będzie więcej filmików o chińskich zabaweczkach? Tak, tak, tak. Fajnie, bardzo mi się fajnie nagrywało. Tylko wiadomo, muszę teraz poczekać trochę, ponieważ wykupiłem tam w Chinolach te pierdoły. W sumie jak widzisz tego szkieletora, to jak przychodzisz tutaj w mieście po wszystkich Chińczykach, to on tam jest prawie wszędzie. Więc mi się wydaje po prostu, że pod miastem się jakiś kontener wysypał i oni tam wszystko zebrali z jednego kontenera. Więc ja teraz czekam po prostu, aż tam będzie restock i zrobię następny odcinek. Nerfusia pisze: jak żyć? Godnie. Pierwotek: mogę? No możesz, jak musisz. Michał Eł pyta: a ty srasz? W tej chwili nie. Tak wyślę ci zdjęcie, jak będę. Jakub Osendowski pyta: Bartek, jak to jest mieć najśmieszniejszy kanał na YouTubie? Ja nie wiem. Spytajcie kogoś, kto ma śmieszny kanał. Jula Górecka: C, C-R-U-S-H. KZ: filmiksy będziesz dawał regularnie? Może? Nie wiem, trudno powiedzieć. Znaczy, fajnie, chciałbym dodawać regularnie, ale... Bo teraz są wakacje, to mogę sobie, a jak się zacznie zapierdalanie, no to będzie trochę... No nie będzie tak, że czas. Będzie tak, że nie czas, że mało czas. Zobaczymy w wakacje, będzie fajnie, to potem poświęcę temu trochę czasu więcej i będziecie sobie oglądać debila. Lubicie. Julia pyta: jaki jest sens życia? No, żeby ruchać i jeść. Bartk 3 pyta: jesteś Bartosz czy Bartłomiej? Bo ja Bartłomiej. A to ja wam taka zagadka zostawię wam. A to taka tajemnica lasu. Darkstein 3 pyta: kiedy dasz sobie spokój? Nie wiem, kiedy... No, sorry, ale no, w pierwszym odcinku obiecałem Loli Villain, że będę miał 100 tysięcy subów, no to teraz muszę... No, jak już się obiecało, tak jak 100 subów będę miał, 100 tysięcy będę miał, to usunę. Jeśli chcesz, napiszesz do mnie i spogadamy. Bochen 212 pyta: wolałbyś walczyć ze 100 gargamelami wielkości kosmicznego szkieletora, czy z jednym kosmicznym szkieletorem wielkości gargamela? No i myślę, to by była ciężka walka. Nie wiem, a czy muszę walczyć? Mogę złapać na przykład? Ja bym złapał 100 gargamelów. To by było śmieszne, bo to taki gargamel wielkości Smurfa. Trzymałbym je wszystkie w takim terrarium. Każdy by miał własną kamerkę i nagrywaliby mi content. Rusek.pl pyta: jak ten, żeby wiesz, musisz... Monte pisze: jaki poleco sos, so makaron, bo mam, bym sby zorbił? Ale nie wiem, co, a w sumie mam biedrę blisko, by poszedł. Weź sobie tuńczyk, cebula, kapary i pomidory. Pomidory do sosu. Najpierw rzucasz cebulę, smażysz cebulę z czosnkiem, jedna cebula, potem do tego dolewasz pomidory, jedną puszkę. To się trochę tam odbulba się i ona się tam bąbli i potem tam rzucasz tuńczyka i to wszystko mieszasz. I on jest cieplutki taki, dobry, smaczny. I potem i to kapary dodajesz i to sobie lejesz na makaron. Patsy Faye pyta: inspirujesz się kimś? Nie. Nie, ja te vlogi to tak sobie wymyśliłem. To jest zupełnie nowa rzecz na YouTubie. Wcześniej inspiruje ten Kemcik 980 pyta: kiedy zdejmiesz ten kurwa szlafrok? 100 tysięcy subów zdejmujesz szlafrok. Chyba, nie wiem, może. Slat Ever pyta: czy jesteś w związku z Zachusem, czy nie? Przyjaciele z benefitami. Montier pyta: czy masz prawo jazdy na kombajn? Do przewozu siana to ja mam znajomych. Bartosz Lewicki: jaki przystojny dżentelmen. Ile miałeś, pań? Miałem... No, sporo. Dużo miałem w podstawówce. W gimnazjum też miałem sporo. Ja jeszcze chyba miałem w liceum. Ale teraz jak jestem na studiach, to już mam tylko profesorów i profesorki. Dobru M pyta: ruchasz się? Na randkę mnie.
Zabierz mnie. Czy grałeś w grę Abaddon The Black Fortress? Słyszałem, że... Grałem. Pozdro dla kumatych. Kocham was. Przemojon 4.1 pyta, czy to prawda, że piękne słowa opowiedzą ci? Nie. Bartek, nie jestem zadowolony.